Nowa ustawa ma stanowić kompleks regulacji dotyczących właśnie transparentności życia publicznego oraz powiązanej z nią e, kwestii zwalczania korupcji. Korupcji zarówno w ujęciu urzędniczym, jak też w ujęciu prywatnym, gdy czyny korupcyjne pojawiają się bezpośrednio w przedsiębiorstwach. To, w odniesieniu do funkcjonariuszy publicznych, czy też szerzej do e, przedstawicieli władzy państwowej, przede wszystkim konieczność składania oświadczeń majątkowych. Oświadczeń, które tym razem mają mieć rangę ustawową. Drugą konsekwencją wynikającą z ustawy jest rejestr umów dla konkretnych przedstawicieli czy też uczestników e, obrotu prawnego, mających charakter czy to przedsiębiorstw państwowych, czy przedsiębiorstw z szeroko pojętym udziałem skarbu państwa i dostępu do tegoż rejestru dla wszystkich uczestników obrotu. Kolejną konsekwencją tejże ustawy, e, najistotniejszą w praktyce, wydaje się regulacja lobbingu. Z perspektywy urzędnika najistotniejsza, grożąca im kara pięciu lat pozbawienia wolności za podawanie nieprawdy, bądź zatajanie prawdy w oświadczeniach majątkowych, do których składania są zobligowani już dzisiaj, ale których nowy model i nowy Wzór oświadczenia majątkowego jest przewidziany w ustawie. Najistotniejsza część nowej ustawy sprowadza się do podniesienia do rangi normatywnego obowiązku kodeksów etyki biznesowej, które muszą istnieć w przedsiębiorstwach o określonej wielkości. Jest ona adresowana do, przede wszystkim do przedsiębiorców o tak, tak zwanych średnich, zatrudniających między 50 a 250 osób i generujących relatywnie wysokie obroty. Niemniej jednak wydaje się pewne, że wpłynie ona na praktykę funkcjonowania Wszystkich przedsiębiorców, którzy w swojej działalności gospodarczej mogą mieć do czynienia z jakąkolwiek postacią interakcji z urzędnikami państwowymi, potencjalnymi adresatami działań korupcyjnych. Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Włochy czy Francja posiadają stosowne regulacje, szeroko regulujące normy antykorupcyjne od lat. Funkcjonują one z ogromnym powodzeniem. I Polska wydaje się iść tą samą drogą. Już samo wydanie przez prokuratora postanowienia o przedstawieniu zarzutów może skutkować powstaniem sankcji dla przedsiębiorstwa. Sankcji poważnych, które mieszczą się na ten chwilę w procesie projektowania tej ustawy w obszarze między 10 tysiącami złotych a 10 milionami złotych. Kolejną konsekwencją nieprzestrzegania ustawy, gigantyczną dla bardzo wielu przedsiębiorców, operujących w sferze zamówień publicznych na wypadek odpowiedniego ukarania przez prezesa urzędu ochrony konkurencji i konsumenta jest trwający lat 5 zakaz udziału w procesach zmierzających do udzielenia zamówienia publicznego. Sankcje są wprowadzone w odniesieniu do przedsiębiorców w szczególności, którzy nie posiadają stosownych procedur przeciwdziałających korupcji. Którzy nie implementując ich, nie przestrzegają ich bądź przestrzegają w sposób pozorny. Ustawa o jawności życia publicznego jest ustawą, która kładzie zupełnie nowe zadania przed Centralnym Biurem Antykorupcyjnym. E, organ do tej pory powołany do ścigania, zwalczania e, przestępczości o charakterze korupcyjnym, uzyskując nowe kompetencje, będzie w istocie rzeczy uczestnikiem procesów kontrolnych ze sfery prawidłowości funkcjonowania przedsiębiorców. W najbliższych dwóch latach, co można przeczytać, ma dojść do zatrudnienia około 500 nowych pracowników tej służby.